W listopadzie Nickelodeon i Netflix podpisali umowę. Dwa wielkie N stworzą wiele różnych programów dla dzieci, seriali i filmów. Pierwszy, jaki zaanonsowali, to SpongeBob SquarePants. Nie pamiętam nazwy, szczerze, nie interesuję się SpongeBobem tak aż zbytnio, ale mam nadzieję zrobi z tego recenzję oczywiście. Witajcie, drodzy kochani, w kolejnym wspaniałym odcinku Nowogórskiego. Ja oczywiście jestem Tomasz, a w dzisiejszym odcinku zadamy sobie pytanie: Quo Vadis Netflix? Quo Vadis? Dokąd zmierza Netflix? Z roku na rok inwestują coraz to większe pieniądze, podpisują umowy z wielkimi markami, a jako że wyszło Disney Plus, teraz muszą się naprawdę mocno postarać, by mieć tą konkurencję w ryzach, żeby mieć najlepszy kawałek ciasta, największy kawałek ciasta, nawet bym mógł tutaj szczerze powiedzieć. Ja nie jestem jakimś, od razu mówię, ekspertem, który wie wszystko na temat Netflixa, jakieś insider info, nie. Ja zrobiłem mały research, przez 2 miesiące popatrzyłem, co jest popularne, trochę poczytałem i szczerze czuję się na tyle komfortowo teraz, że mógłbym nagrać właśnie filmik, gdzie mówię, co dokładnie będą produkować na rok 2020. Więc czego możemy się spodziewać od Netflixa? Na pewno kontynuację starych seriali. Jakiś może Tuca and Bertie sezon 2 może kiedyś powstanie. Wakfu, Lucifer, już ogłosili, że będzie Lucifer, kolejny sezon. O czym też będziemy zaraz chwilę jeszcze rozmawiać. Dodatkowo będzie ostatnia część finalnego sezonu BoJacka Horsemana, a po tym nie wiadomo, może coś jeszcze będą kontynuować definitywnie. Na tym zarabiają najwięcej pieniędzy Stranger Things, BoJack Horseman, jakieś inne ekskluzywne tytuły będą definitywnie kontynuowane tylko po to, by wydoić z nas każdą złotówkę. Kolejną rzecz to są rebooty, wszystkie jakieś tytuły, które wykupili, prawa do marki, dla przykładu właśnie Lucifer, która kiedyś należała do stacji telewizyjnej, wykupili to, jak się już skończyło, powiedzmy, zainteresowanie, tam chyba trzeci sezon, tak, albo no trzeci, drugi sezon, i cały sezon nakręcili, też włożyli pieniądze, nakręcili i teraz to jest oryginalna produkcja, wszystkie sezony po prostu original, Netflix. O to właśnie dla nich chodzi, żeby wykupywać tytuły, robić kolejne sezony, tutaj brać na nostalgię innych tutaj użytkowników, internautów i po prostu tylko przykleić Netflix original. Dzięki nam przywróciliśmy wam wasze dzieciństwo. Co jeszcze możemy zobaczyć? Na pewno anime. I nie tylko oryginalne produkcje, ale też jakieś wykupione licencje na jakiegoś typu anime, gdyż próbują ciężko podbić rynek azjatycki, Korea Południowa, Japonia, jeszcze na pewno jakieś inne kraje. Właśnie tym, że mają dużą bibliotekę anime. Sam osobiście dużo też na Netflixie oglądam tego. Oni mają wiele fajnych produkcji oryginalnych, więc spodziewam się, że będą kontynuować ten trend nagrywania anime, a nawet może stworzą jakieś anime, które podbije serca wszystkich, ale to naprawdę wszystkich internautów. Nie na bazie mangi, ale tak całkowicie oryginalne, tak całkowicie z oczka. I na sam koniec, najmniej wartościowe jakieś produkcje Netflixowe, eksperymenty. Jak pewnie zauważyliście na przestrzeni lat, Netflix wypuścił jakieś filmy dokumentalne, seriale, animacje, jakieś czyste eksperymenty, nie wiedzieli, to od razu spisywali na straty. Jak było popularne, super, będziemy robić więcej takich rzeczy, jak nie, no to nie. Tak samo było właśnie z Minecraft Story Mode, gdzie no, z Telltale Games podpisali umowę, fajnie było, dostali trochę pieniędzy, wyszło, ale to mi się tak bardzo spodobało, że wypuścili Black Mirror Bandersnatch, chyba tak to się nazywało. Bardzo też fajna gra multimedialna. Więc no, to są
próby powtórzenia sukcesu i w poprzednich, ich poprzednich produkcji, wiecie, jakieś eksperymenty, no niektóre nie wypaliły, niektóre wypaliły, jak wypalą to super, mogą powiedzieć, że powtórzyli sukces ich poprzedniej produkcji, nowy BoJack Horseman, czy coś takiego innego, na pewno po zakończeniu już produkcji BoJacka Horsemana będziemy mogli oczekiwać tego typu animacji, jakieś nowe eksperymenty, albo od tego samego twórcy, albo od zupełnie innych, świeżych twórców. I to by było na tyle, moi kochani. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak się zastanawiacie, czemu taki króciutki filmik, to oczywiście zapraszam do mojego filmiku, gdzie o tym tłumaczę na sam koniec. Ja byłem Tomasz Neuer. Pamiętajcie, by lajkować, subskrybować, komentować. Napiszcie mi, czy może coś ominąłem, co Wy uważacie, co będzie nagrywać Netflix na rok 2020. No i najważniejsze! Jeśli Wam się nie podobał ten filmik, napiszcie mi, ale tak krytycznie, ale konstruktywna krytyka, co Wam się nie podobało. Ja bardzo chcę dostosować się do Was, moi kochani. Siemanko i do następnego odcinka.